Mistrzostwa Świata Kobiet. Przygotowania do mistrzostw to naprawdę bardzo poważna sprawa. Oto zespół Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie najlepsza drużyna żeńska w historii futbolu, relaksująca się przed najważniejszym spotkaniem zawodów. Półfinał Mistrzostw Świata Kobiet 2003 roku, mecz Niemcy-Stany Zjednoczone, uważany za najlepsze spotkanie w historii kobiecego futbolu. Szybki, przebojowy, taktyczny i ekscytujący. Niemki szybko objęły prowadzenie, ale Amerykanki zawzięcie walczyły. Ostatecznie wygrały silniejsze. Niemki zwyciężyły 3-0. Był to doskonały pokaz kobiecej gry, zaprezentowany przez dwie najlepsze drużyny świata. Chiny 1991 roku. Pierwsze Mistrzostwa Świata Kobiet. 45 drużyn. W finale znalazła się Norwegia i Stany Zjednoczone. Amerykanki wygrały 2-1. Według kobiety, która niedługo potem została najbardziej znaną piłkarką na świecie, zwycięstwo Stanów Zjednoczonych odbiło się szerokim echem w Chinach i właściwie nigdzie więcej. Wygrałyśmy całkiem anonimowo. Wróciłyśmy do domu z poczuciem, że no wiesz, właśnie podbiłyśmy świat, a tam czekał na nas może jeden dziennikarz. Drugie mistrzostwa, rozegrane w Szwecji, odzwierciedliły rolę, jaką Skandynawia odegrała w promowaniu kobiecej piłki. Zawody te miały istotny wpływ na rozwój piłki nożnej w całym regionie. 2 lata później mistrzostwa Europy odbyły się jednocześnie w Szwecji i Norwegii. Wśród oficjeli znalazło się 14 kobiet, w tym Szwedka Ingrid Jonsson, pierwsza kobieta, która sędziowała mecz finałowy. Puchar całkiem zasłużenie przypadł w udziale Norwegii. Mistrzostwa Świata Kobiet w 1999 roku był prawdziwą rewelacją. Po raz pierwszy panie grały na dużych stadionach, a na rozgrywki przychodziła ogromna liczba widzów. Mecze transmitowane były przez telewizję. Finał rozgrywany na stadionie Rose Bowl w Pasadenie rozstrzygnęły rzuty karne, a obejrzało go 90 tysięcy widzów. Kiedy Brandi Chastain strzelała Chinkom piątą bramkę dla Stanów Zjednoczonych, w samej Ameryce mecz oglądało ponad 40 milionów osób. Amerykanki świętowały swój drugi tytuł. Mistrzostwa Świata Kobiet 1999 roku zaowocowały eksplozją zainteresowania. Nazwiska zawodniczek znane są w każdym domu. W Stanach Zjednoczonych powstała profesjonalna liga. Wnioski są oczywiste. Inwestowanie w kobiecy futbol wszędzie na świecie przynosi zyski. Coraz silniejsze wsparcie finansowe dla kobiecej piłki ze strony FIFA pozwala jej na dalszy rozwój. Bariery społeczne i religijne powoli zaczynają pękać. Ameryka przetarła szlaki w szkołach, koledżach i dzięki profesjonalnej lidze. Dowiodła, że miliony kobiet chcą grać w piłkę. Nie dowiedziono jeszcze, że miliony chcą ją oglądać, ale to też się zmienia. Nadal myślę, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Wciąż jeszcze w wielu krajach na całym świecie nie zmieniono postaw, ale widać wyraźnie, że piłka pojawiła się i wciąż się rozwija. 9 krajów. W finale zagrała Szwecja i Niemcy. Mimo iż Szwecja grała swój pierwszy finał, objęła prowadzenie. Rywalkami były jednak mistrzyni Europy, a te przekonały swoją najlepszą zawodniczkę, Maren Meiner, aby wróciła z międzynarodowej emerytury. O wyniku ostatecznie...